Hejka, witam Was na nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj robimy taki unboxing rzeczy, które kupiłam w Rossmanie. No i byłam też w ciuchu przy okazji, jak wracam. I sobie jedną rzecz kupiłam, więc no przejdźmy do rzeczy. Ale najpierw możecie subskrybować kanał, ponieważ lecimy po 2000. Ogólnie nie wiem, co to za has, ale możemy już przejść w sumie do rzeczy. Przygotowałam sobie wodę, bo do dwóch rzeczy jest potrzebna i jest taka jedna, z której się bardzo cieszę i ona będzie na końcu, bo to będzie taka, no, trochę niespodzianka, więc czekajcie chwilkę, ja już wyjmę pierwszą rzecz od razu. Sekundkę. Ale nie wiem, co to jest. Albo nie, mam pomysł. Najpierw Wam pokażę rzecz, którą kupiłam w tym ciuchu wodoocne, bo jest niepotrzebna. I to jest taka skarbonka piesek. W sensie ja na to mówię ciuch, bo tam są ubrania, taki sklep. No i właśnie takie o. I ja po prostu sobie coś z tego zrobię, ponieważ ja mam dużo takich portfelików i ja nie potrzebuję go, no chyba, że jakoś go może przetnę na pół, bo on jest taki. Jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, suwak też jest fajny, taki z gwiazdką. No więc przejdźmy do następnej rzeczy, po prostu sobie go odsunę. Bo... Tak, następna rzecz to jest taka odżywka, no taka odżywka. Ja bardzo lubię tą firmę. Ona jest super firmą. Ma bardzo fajne, kolorowe opakowania. Na drugim odcinku możecie zobaczyć, że mówię, że to jest moja ulubiona firma. Bardzo ją polecam, ponieważ mają bardzo ładne zapachy. Tego jeszcze nie wąchałam. Bardzo fajnie działa na włosy i jest po prostu super firmą, chyba moją ulubioną firmą z kosmetyków. No ale po prostu... O! Sobie nałożymy kabelek na palec. W ogóle powącham. Kolor ma biały. Nie wiem dlaczego. W sensie jesteś w tej firmie. Taka... Czekajcie, tylko zamknę. No tam są po prostu różne rzeczy. Tylko, że jak się... Tylko, żeby się nie nastawiać, że tu są jakieś do kąpieli. W sensie chyba są, ale mydła tu chyba nie ma, tylko są do odżywki i o ile się nie mylę, są też do kąpieli. Tak w sumie jest potrzebna woda. Ej, albo w sumie chwilkę. Dobra, jest to ogólnie szkoda mi, w sensie woda jest potrzebna do innych rzeczy, więc ja sobie postawimy. Już dwie rzeczy mamy za sobą, a przed nami jeszcze kilka, więc po prostu możecie chwilkę zająć, możecie dać łapkę w górę, subskrypcję, będzie miło, ponieważ mam nadzieję, że do rozpoczęcia roku szkolnego, chociaż dobijemy 2000, ta łaska to będzie mnie marnować już. Wyjmuję następną rzecz, ponieważ jest jeszcze trochę i to mi się bardzo podoba, jak to zobaczyłam i mogę już Wam pokazać. To jest taki peeling mango i on ma takie kuleczki i on jest do szorstkiej części ciała i ogólnie mi się mega podoba kolor, ten taki trochę złoty i zaraz sobie konsystencję zobaczymy, chwileczkę. O, taką można zobaczyć i jest żółty. W sumie to widać. I jak możecie zobaczyć, on ma te kuleczki żółte tak naprawdę. Płyn jest taki, no on nie jest taki. I zobaczcie, i ogólnie tak wygląda. Ja mówię, że tak. Peelingów chyba w tej firmie nie ma. Ale peelingi w sumie możecie znaleźć w takich sklepach jak Rossmann, w takich kosmetycznych mi się wydaje. Trzy rzeczy ze sobą, ja już odgarnę te rzeczy. No i przechodzimy do kolejnej rzeczy, która będzie... która jest taką pianką, ogólnie jak ją zobaczyłam, mega się
ten, ucieszyłam. Tak fajnie wyglądała i tak wzięłam ją, ponieważ mi się mega podoba ta lama. I pozwól się przytulić. Piątka pod prysznic z firmy Isano, z Rossmana. Ale firma Isano według mnie jest spoko nawet. I tutaj jak otworzymy, to możemy sobie zobaczyć. Te rzeczy jakby są nowe, bo ja jakby przed chwilą wróciłam, więc no jakby jechałam autobusem i poszłam właśnie i byłam w Maku na McFlara. Dobra, od tej pięki, bo jeszcze jakby musiałam z moją mamą pójść jeszcze do Rossmana. No i ja powiedziałam, że chcę jeszcze coś pooglądać. Był czas, ponieważ autobus jeszcze był, no ten. No i właśnie, następna rzecz, którą wyjmę, to jest dezodorant, ponieważ mój już mi się skończył, bo go używałam do szkoły. I mi się skończył, pomimo że już miał pół roku go używałam. I właśnie mi się skończył i kupiłam nowy, też z firmy Isana. No więc tak, co do tego, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to mój ulubiony owoc to jest arbuz. I po prostu ja kocham arbuzy, więc no. Czekajcie, może tu sobie prześniemy stronę i zobaczymy jak... Ej, on tutaj już czuć lekko jak on pachnie i... Ej, przysnęło na chustkę. Ale powąchałam gdzieś... Tutaj i bardzo ładnie pachnie. To jest arbuz limonka. Teraz chyba będzie już rzecz, która mogę powiedzieć, będzie się wyróżniać. Dwie rzeczy się będą wyróżniać. Pierwsze co, zaczniemy sobie od mentosów Fanty. Były w 100 grosce, ale ja ich jeszcze nie mogłam kupić, ponieważ były duże zakupy, sobie robiłam już czasami. No i nie mogłam już sobie kupić po prostu. I tak mnie ciekawiły i właśnie, no, dzisiaj pomyślałam, że idealna okazja, bo mówiłam, że będę nagrywać unboxing. Nie wiem, czy to się tak mówi. No i właśnie chciałam też jakieś jedzenie, żeby nie było samych rzeczy. Fanta ogólnie smakuje gazowana pomarańcza. Więc to myślę, że będzie po prostu pomarańcza. O tak się prezentuje to Fanta. Nie, to nie Fanta, tylko cukierek. Mentos Fanta. Smak jest jak pomarańczowy cukierek. A ja... wiem, że to dziwnie zabrzmi. Chwileczkę. Czekajcie chwilę, bo jakby muszę go zjeść. Okej, już. Smakuje trochę jak taki pomarańczowy cukierek, ale gazowany też ma taki mocny smak. I to jest właśnie takie... Dziwnie to brzmi, ale jakby gazowane lekko. Przechodzimy do też nietypowej rzeczy, której też chyba nie było jeszcze. Po prostu Tymbark, po prostu woda i sok. Otóż chwilkę, bo mam nadal tu Fantę Mentosa. Dobra. Kolejna rzecz to jest takie... Właśnie taki sok Tymbark, woda smakowa z Tymbarka. Lubię firmę Tymbarka i smakują mi soki, tylko że ja niektórych tak nie mogę pić, bo one mi tak gardło skleją, takie mi nie smakują. O Jezu, dobra, nie mogę tego odkręcić. O, odkręciło potem. No, wygląda jak woda. Niestety nie mam... O. No, wygląda jak po prostu woda, no nie? Próbujemy. Ej, nawet spoko. To jest... Aha, jabłko cytryna. Dobra, myślałam, że to będzie mega kwaśne, bo niedawno dostałam lemoniadę i ona jakby była z samej cytryny i wody.
a była droga, 20 zł chyba. No i po prostu ten. No, myślałam, że to będzie mega kwaśna woda, a to jest jednak bardzo dobre, polecam. Piłam z tej firmy chyba malinowy, ale takiego jeszcze nie. No i teraz mamy finał, na którą że czekałam mega, mnie ciekawiła i właśnie po to była woda. Tadam! To kupiłam perełki do kąpieli jednorożcowe, ponieważ mega mnie ciekawiły. No niestety na kule do kąpieli mam alergię, więc nie mogę ich używać, tylko mogę chyba sobie, wiecie, do pudełeczka i się bawić, no nie tą kulą. Ale po prostu chodzi o to, że ja mam alergię i jakby nie mogę kul do kąpieli. To są perełki do kąpieli i no mam nadzieję, że to nie jest wszystkiego jak kula. Czekajcie, sposób użycia. Wsyp całą zawartość saszetki do wanny pod bieżącą wodę. Aha, bieżąco, a do wanny, aha, wodę. Zalecany czas kąpieli wynosi 10-20 minut. Ja się nie będę kąpać, tylko sobie tu chciałam po prostu zobaczyć, ponieważ nie będę miała jak nagrać. Mam nadzieję, czyli że chyba tu się zrobi jakieś takie małe otwarcie. Nigdy mi nie wychodzi. Ten jednorożec jest taki cute. O Jezus. Jak to się... A ja to dobrze otwieram, bo to... Daj. Uff. Ej, dobra. Strasznie śmierdzi. Nie wiem, czy ja to użyję do kąpieli. Po prostu, ej. Jakie tłuste opakowanie w środku. Po prostu troszkę, najpierw sobie jedną perełkę wyjmę. Ej, patrzcie na moją palce różowe. Najpierw sobie, aha, dobra, chyba z jednej to nic nie będzie. Sypmy sobie kilka, chodzi o to, że też chciałam, może... Chyba tyle wystarczy na razie. Czekajcie, jeszcze o to dosypię. Ej. Woda się barwi. Nie wiem, czy to teraz zamknę. Chyba nie, no trudno. No i wyżej się wysypie. Woda się barwi, ale czad. I zaraz sobie zobaczymy. Ja w tym czasie, no, powiem wam, że te rzeczy jakby były prawie wszystkie z Rossmana. No poza tym, bo było ze sklepu ciuch. Bo ja jeszcze przyjechałam sobie z mamą do ciucha, poszłyśmy no i ja, moja mama coś wybiera, a ja... szukałam jakichś rzeczy, bo ja zawsze przy kasie, tam są fajne rzeczy można znaleźć. Była dzisiaj chyba dostawa towaru i sobie wzięłam takiego piesia za... właśnie 3,50. Ta woda coś średnio się zabarwiła, wam powiem, może tego za mało wsypałam, ale jakby nie wiem, czy to przy kamerze widać, sekundkę. No, jakbyście widzieli, tutaj jest taka różowa. No coś tam w sumie chyba widać. Może jeszcze ja mogę tego trochę dosypać. Nie wiem, czy... Oj, miało być trochę. Niestety nie było trochę, ale tego jest sporo w tym opakowaniu, więc myślę, że nic się nie stanie i jak więcej dosypiemy. No chwileczkę to się rozpuści. Dosypiemy jeszcze troszkę, leciutko. Troszeczkę. Ja nie wiem, czy się kąpać, bo te kulki śmierdzą. Po prostu śmierdzą antybiotykiem, czy nie wiem. Chyba, że... No nie wiem, bo tu jakby nie ma nic, że... nie ma nic, że o zapachu i... No... Nie wiem, myślałam, że to będzie lepsze, ale... Po prostu... Jeżeli ktoś może lubi taki zapach, to może sobie kupić. No, ale był jeszcze taki dinozaurowy, ale ten jednorożec był taki słodki. Może myślałam, że to truskawkowy zapach.
No, musicie mi wiedzieć po prostu. To jest mega, no to jest bardziej różowsze w realiu. Powąchamy. Ej, teraz pachną arbuzowo. Czekajcie. No teraz tak trochę arbuzowo pachną bardziej. No i to są już wszystkie rzeczy. I ten, ogólnie powiem wam, że co mi się najbardziej stąd podobało. Najbardziej byłam ciekawa kuleczek. Zaskakująco tutaj jak pachną, to nie pachną przyjemnie według mnie. Ale tutaj zapach arbuzowy trochę według mnie. No więc taka najciekawsza rzecz, która mi się mega podobała, to był ten, to pionka. No i ogólnie my się widzimy w następnym shortcie albo w następnym odcinku. Pa, pa!